Witajcie moi drodzy, jaram się strasznie, bo mam dzisiaj dla was film z cyklu Moja poranna rutyna. Tym razem będzie to edycja weekendowa. Bardzo dawno nie nagrywałam takiego filmu, więc dlatego tak się cieszę. No i zaczynamy oczywiście od prysznica. Ja sobie pod prysznicem zawsze lubię odpalić głośnik, żeby mieć fajną muzyczkę. Jeżeli chodzi o żel, to teraz używam takiego drzewnego z Yoop. No i mam też swój ulubiony zestaw do mycia włosów. Jest to zestaw z Herbal Essences. Tym razem jest to ta wersja arganowa, ale przerabiałam też grejpfrutową i milion innych. Od czasu do czasu używam też tej maski z garniera, która też cudownie pachnie, jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Po prysznicu zakładam swoją ulubioną opaskę i przechodzę do pielęgnacji twarzy, ale najpierw ząbki. Moja nowa szczoteczka soniczna i pasta Sensodyne. Akurat ja używam teraz trybu wybielającego. Zaczęłam go używać jeszcze przed ślubem i w sumie tak go polubiłam, że tak już zostało. Kiedy zęby są umyte, możemy przejść do mycia buzi. I tutaj będę używała tradycyjnie już od wielu, wielu tygodni, żeby nie powiedzieć miesięcy. Używam Foreo. Mam Foreo Luna 3 w takim przepięknym niebieskim kolorze. Lunę możecie używać z dowolnym ulubionym kosmetykiem. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie zawierał żadnych ziarnistości, olej ani glinek. Uwielbiam to, jak czystą mam po tym buzię. W żadnym wypadku nie jestem w stanie uzyskać tego, myjąc buzię tylko rękoma. Dodatkowo moja cera bardzo mi się odwdzięcza tym, że stosuję właśnie taką technologię smart do jej oczyszczania, bo dzięki temu już od dłuższego czasu nie mam z nią większych problemów. Lunę możecie uruchomić normalnie przyciskiem, ale także przez aplikację. Ma ona funkcję pulsacji, a także masażu i oczyszczania. No i jest wodoodporna. Następnym krokiem w mojej pielęgnacji jest tonizowanie twarzy. Używam tego samego tonika już od dłuższego czasu. Używam go sumiennie, codziennie, a jakoś nie chcę się wykończyć. Jest bardzo wydajny. Zaraz po tym przechodzę do mojego nowego ulubionego rytuału, czyli do masażu urządzeniem Foreo Ber. Odkąd wróciliśmy z Polski, zaczęłam go stosować sumiennie i regularnie, codziennie, dlatego że najlepiej stosować takie urządzenia systematycznie, żeby zobaczyć faktycznie realne efekty. Pamiętajcie, żeby Ber używać z produktem typu serum, ale koniecznie na bazie wody. Możecie używać to dedykowane serum od Foreo. Ja zdecydowałam się na nowy produkt w mojej kosmetyczce z marki Dermomedica, o którym zresztą niedawno opowiadałam Wam na Instagramie. Ber ma dwie głowice mikroprądowe, które rzeźbią, modelują i podkreślają kontur twarzy, a także precyzyjnie przekazują mikroprądy w każdą drobną linię na naszej buzi. Bera uruchamiam za pomocą aplikacji, którą również steruje poziom intensywności pulsacji urządzenia. W masowaniu buzi Berem skupiam się bardzo mocno na konturze mojej twarzy i na moich zmarszczkach mimicznych. Mam tutaj na myśli głównie te na czole. Ja bardzo dużo marszczę czoło i tam mam te zmarszczki najgłębsze, a dzięki temu, że teraz regularnie używam Bera, udaje mi się je bardzo fajnie spłycić. Fajnie jest, że mam w tym urządzeniu tak naprawdę wszystko w jednym i jedynie taki efekt byłabym w stanie uzyskać u kosmetyczki. Żadne inne domowe urządzenie nie dałoby mi takiego rezultatu. Lubię korzystać z technologii na co dzień w swoim życiu, a tym bardziej, jeżeli jest ona dostępna w pielęgnacji mojej twarzy. Podobnie jak Luna, Ber również jest wodoodporny, więc bez problemu po każdym użyciu możecie go zwyczajnie umyć. Ja go lubię wycierać jeszcze dodatkowo ręcznikiem jednorazowym. Po skończonym masażu przechodzę do dalszych kroków mojej pielęgnacji, czyli nakładam krem na całą twarz, tutaj akurat taki z ceramidami, a także krem pod oczy z Hello Body, lekko rozświetlający, którego również nie mogę zużyć, taki jest wydajny.
Po skończonej rutynie pielęgnacyjnej przebieram się w domowe, wygodne ciuchy i schodzę na śniadanie, które zapewne w tym czasie już zaczął delikatnie przygotowywać mój mąż. W tygodniu raczej jemy owsianki, ale jeżeli chodzi o weekendy, przygotowujemy sobie takie troszeczkę bardziej bogate i tradycyjne śniadania. Lubimy jeść jajka zarówno na twardo, na miękko, w postaci jajecznicy czy sadzone. Nie gardzimy też wędliną albo tak jak w dzisiejszym przypadku frankfurterkami. Oczywiście przy śniadaniu nie brakuje naszego syna, który bardzo lubi podjadać różne rzeczy nam z talerzy. Oczywiście nie dajemy mu wszystkiego, bo jeszcze nie wszystko może, ale bardzo chętnie na przykład skosztuje żółtko od jajka. Po zjedzonym śniadaniu zasługujemy na kawę. W weekendy kawę piję z mlekiem, tak jak już Wam wielokrotnie mówiłam, a dodatkowo raczej staram się, żebyśmy mieli coś fajnego, słodkiego do zjedzenia do tej kawy. Często piekę ciasta, ale tym razem zdecydowałam się na zrobienie nam dzień wcześniej takich deserków z galaretką, serkiem mascarpone, pokruszonymi herbatnikami i musem z truskawek. Tym razem weekend to był także dla mnie dzień nagrywkowy, więc po kawce i deserze skierowałam się do swojego pokoju nagrywkowego, gdzie stoi moja toaletka, żeby zrobić makijaż. Dawno nie robiłam takiego troszeczkę bardziej wyrazistego, kolorowego makijażu, więc nie powiem, poszalałam. No i nie byłam do końca zadowolona, ale jak już zrobiłam, to już musiał taki zostać. Jak na złość, włosy też mi się tego dnia nie układały, ale nie to jest najważniejsze. Humor miałam dobry i mam nadzieję, że trochę też tej dobrej energii byłam Wam w stanie przekazać. Dzięki za oglądanie, zajrzyjcie koniecznie do opisu, bo tam znajdziecie linki do wszystkiego, czego dzisiaj używałam. Odwiedźcie mnie na Instagramie i na TikToku, no i zasubskrybujcie kanał, jeżeli macie ochotę. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!